Cześć kochani, witajcie w kolejnym supernaturalnym kasie, ponieważ właśnie bodajże w zeszłym tygodniu, chyba tak, były ostatnie odcinki Supernatural. Nie będę spoilerować, być może ktoś z Was ogląda i nie chciałby znać zakończenia, a jeszcze nie widział. Chociaż podejrzewam, że nawet jeśli nie widzieliście, to już natknęliście się na 1000 spoilerów, ale dobra. Nie powiem nic, powiem tylko tyle, że zakończenie bolało, bardzo bolało, boli do teraz, w związku z czym no, musiałam sobie trochę ulżyć i zrobić sobie postać z Supernatural. Tym razem będzie to Dean, ponieważ jego nam tutaj jeszcze brakuje. Pozostał nam Sami, którego zrobię pewnie w najbliższym czasie. I myślę, że pojawi się jeszcze jedna, przynajmniej jedna postać, którą bardzo lubię, która niestety, no cóż, została niecnie uśmiercona już jakiś czas temu, chyba w poprzednim sezonie, o ile dobrze pamiętam. Wciąż wszyscy mają nadzieję, że wróci, że uda się ją przywrócić do życia, co w Supernatural jest dosyć częste. Nikt w Supernatural nie umiera, tak wiecie, kaput. Nie ma opcji, że wróci, że wiecie, będzie martwy i zostanie martwy. Wszystko jest możliwe, w końcu to Supernatural. No ale jak na razie nie zanosi się. Ale zobaczymy. Jesteśmy dobrej myśli. Zobaczymy, co tam piszący serial wymyślą. Niestety ten ostatni sezon, 12, powiem Wam szczerze, i to nie jest tylko moje zdanie, no nie należał do najlepszych. Miał parę bardzo dobrych odcinków. Miał naprawdę kilka dobrych odcinków, ale podobnie jak sezon 7, no nie należał do najlepszych. Raczej jest, zbliżamy się do dna, tak? Miejmy nadzieję, że się od niego odbijemy i kolejny sezon 13 będzie znacznie lepszy. Co się udało zrobić po sezonie 7, więc jesteśmy dobrej myśli. Znowu jesteśmy dobrej myśli, no zobaczymy. W każdym razie, no wracając sobie tutaj do mojego kasa i do tworzenia Dina, powiem Wam, że miałam trochę problem z, po pierwsze, dobraniem włosów. Zobaczycie chyba tutaj jeszcze zmianę, zdaje się. I z dobraniem jeansów, bo jakoś tak nie mam takich, które by były, nie wiem jak to powiedzieć, nie były, wiecie, takie typowo simowe, takie typowo maxisowskie, ale jednocześnie, żeby miały rzeczywiście ładny, jak to się nazywa? Ładny wzór, taki nie odcinający się zanadto od gry, ale ładniejszy niż maxisowy. Nie wiem, czy mnie rozumiecie, ale mam nadzieję, że jesteście w stanie tutaj moją myśl ogarnąć. No oczywiście musiała się pojawić flanelowa koszula w kratę, to Dean, tak, Dean. W ogóle Winchesterowie. Wrapped in flannel nightmares. No są, tak, są flanelowi. Widzicie, właśnie teraz te jeansy takie nie maxisowskie, ale nie podobają mi się, kurczę, no nie podoba mi się ta tekstura. Tutaj to z kolei, te też nie. No, brakuje mi takiej, wiecie, fajnej tekstury. Będę musiała się rozejrzeć i coś ściągnąć. No, ale tymczasem coś tam znalazłam, więc coś tam będzie miał, jakieś jeansy dinowe. No i właściwie tyle, słuchajcie. Nie wiem, czy udało mi się tutaj osiągnąć zamierzony efekt, czy ten sim w ogóle przypomina choć trochę Dina Winchestera. Mam nadzieję, że tak. Dajcie mi znać, co sądzicie. Dajcie mi znać ewentualnie, co byście zmienili w jego wyglądzie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nie wiem, czy kasa, czy może jakieś rozgrywki. Zobaczę, na co będę miała ochotę i co będę miała ochotę nagrać. W ostatnim czasie nie mam za bardzo nastroju, szczerze Wam powiem. Nie mam nastroju, nie chce mi się grać. Być może to jest kwestia pogody, bo zrobiło się ładnie i słonecznie i raczej wolę spędzać czas na zewnątrz niż przy komputerze.
Ale myślę, że z Wami może być podobnie. Dobra, kochani, żegnam się, trzymajcie się, do zobaczenia i pa, pa!